kontakt z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam Cię. Dzień dobry, cześć. Gościni w wywiadzie z chuliganem, tym razem nie gość. Moment. Coś sobie ustalmy na początku, na pewno nie gościni. Dlaczego nie gościni? Do mnie proszę tak nie mówić. No bo nie, no. Jesteśmy w Polsce, normalnie odmieniamy, mogę być gościem, tak? Jestem gościem. No ale Poślica... Nie wiem, od gościńca to jest, czy od czego? Poślica ostatnio stwierdziła, że gościni w programie może występować, gość. Bym powiedział, to bym Cię obraził. Nie, no proszę bardzo, no, ktokolwiek chce, to sobie może tak się pozwalać nazywać, ja sobie nie życzę. Malarka, krytyk sztuki, dziennikarka, to gościni dzisiejszego programu. Po raz drugi będę musiała przerwać i po prostu tak jak długo się zbieraliśmy, żeby w ogóle zacząć, to nie zaczniemy w ogóle. Jest gościem dzisiaj wywiadu z chuliganem. Jak chodzi o to dziennikarstwo, to magazyn Łuka, Radio Poznań, no i dziennikarka, której grożą procesami, a grożą procesami za profanację wystaw powszechnie uznawanych za udane i najważniejsze na świecie. Do takich wystaw należy wystawa Frida Kahlo, Diego Rivera, Polski kontekst. Taka wystawa pojawiła się w Poznaniu, 118 tysięcy osób ją odwiedziło, a Ty odważyłaś się ją skrytykować. Dlaczego? No cóż, no nawet nie odważyłam się może skrytykować samą wystawę, no bo dzieła są jakie są, Frida Kahlo wiadomo, ale całą otoczkę, która wokół tej postaci została nadbudowana po to, żeby forować pewne treści, pewne wartości, a wystarczy powiedzieć prawdę, kim po prostu Frida Kahlo była, w jakich czasach żyła, jakie ideologie forowała i tak naprawdę czemu służyła ta jej sztuka i czego jest ikoną. Meksyk, lata po meksykańskiej rewolucji, które Frida Kahlo uznała meksykańską rewolucję niezgodnie z faktami historycznymi jako dzień swoich narodzin. Opowiedz trochę o tym. 1910 rok. Frida Kahlo tak mówi o sobie, że wtedy się urodziła. Tak bardzo była związana z ideami komunistycznymi. Ja tego powiem, że kiedy ją chowano, to trumna bodajże była owinięta w flagę z sierpem i młotem. Przy dźwiękach międzynarodówki tak sobie życzyła Frida Kahlo być pochowaną. Frida Kahlo to jest taka postać, która była ikoną komunistów. Rewolucja meksykańska, która została określona przez profesora Bartyzala jako skrajnie po prostu antykatolicki ruch, który miał wyniszczyć tak naprawdę katolików w Meksyku, pochłonął setki tysięcy ofiar. Tam dochodziło do tak kuriozalnych rzeczy, jak sama Konstytucja wtedy uchwalona w 1937 bodajże roku, w ogóle robiła z katolików osoby drugiej kategorii. W ogóle katolicka wiara była wyrugowana maksymalnie, jej miejsce miało zastąpić ideologie komunistyczne, ale też masońskie. Dzień 15 lipca ustalono dniem cyrkla i kompasu, oddając wprost już hołd masonerii, a sam generał Calles siebie nazywał El Anticristo, czyli wprost już nazywał siebie antychrystem. Bodajże chyba nawet generał Calles swoje dzieci nazwał jedno Belzebub, a drugie równie uroczo. W Polsce ma się to kojarzyć, bo 118 tysięcy ludzi obejrzało tą wystawę, tak naprawdę wypromowaną przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. To ma się kojarzyć tak jak Dynastia albo Powrót do Edenu. To były te filmy z lat 80. Wielka sensacja, wszyscy oglądali przed telewizorami. Pamiętam, jak szedłem do sakramentu bierzmowania, to dziewczyny chciały mieć wszystkie na imię Stefania, to imię od bierzmowania, bo Stefania Harper w Powrocie do Edenu. Więc to, tak ma się to kojarzyć, a w tle jest doskonale nam znana, zbrodnicza, a jednocześnie siermiężna komuna, której to, co pod przykrywką jakiegoś tam Meksyku, kraju na drugim końcu świata, ma być nam wpajane, tak? No dokładnie. Zresztą powiedzmy sobie, że to nie jest pierwsza wystawa takiej sztuki w Polsce przecież teraz. Frida Kahlo, tylko w 1955 roku już taka wystawa była, bo już wtedy wiedziano, że za tymi pięknymi, barwnymi, ciekawymi od takiej strony estetycznej formami czy malarstwem, no bardzo łatwo jest przemycić treści i wesprzeć te ideologie, które chciano jak gdyby w ten sposób trochę nobilitować, prawda? 55 rok to wielka wystawa meksykańska w Polsce. No i teraz mamy co? No 55 rok, wiemy co to jest za rok, prawda? Jakie to były czasy. Nie, bo nikt nie kuma tej ciągłości, tak? Ja studiowałem na początku 90. lat politologię i widziałem tych komuchów, wykładowców wszystkich, którzy jak mówili o komunie w Związku Sowieckim czy w Polsce, no to już nie mogli niczego dobrego powiedzieć, ale jak była mowa o komunie w jakichś krajach latynoamerykańskich czy w Afryce, to przedstawiano to jako wspaniałe, rewolucyjne, narodowo-wyzwoleńcze idee, tak? Nie, no nic bardziej mylnego, nie? Zaczęło się od tego mojego pisania o Fridzie Kahlo, o tej wystawie w Arteonie. Ja go zaczynam w ten sposób, że ten moment, w którym Frida namalowała swój pierwszy obraz, to był ten sam moment, w którym zakatowano jednego z Cristeros. Cristeros to byli ci, którzy się zbuntowali przeciwko tej rewolucji komunistycznej. To był 14-letni chłopiec, który został zawleczony, zakatowany na cmentarzu, odarty ze skóry. Posypywano mu nogi odarte ze skóry solą, żeby go jeszcze bardziej bolało. I tak wyglądało prawdziwe oblicze rewolucji komunistycznej. Zresztą ono w każdym kraju wygląda podobnie. Powiedzmy, kim był Diego Rivera. Jedną z jego miłości była Frida Kahlo, komunista, ważna postać tych działań, o których mówisz. No, ważna postać dlatego, że on był jak gdyby wykonawcą takiej idei, którą już Breton w czasie rewolucji w Meksyku sformułował razem, wtedy spotkał się też z Trockim. Postulaty Bretona polegały na tym, że sztuka nie powinna być oderwana od polityki, że sztuka powinna służyć propagandzie. I Diego Rivera przede wszystkim był takim wykonawcą tej sztuki propagandowej. Często mówi się o Fridzie Kahlo albo o Diego, jakby to byli tacy rewolucjoniści, gdzieś wykluczeni, tak, na marginesie, gdzieś, nie wiem, własnym sierpem, własnym młotem walczący z jakimś tam reżimem. A tak naprawdę to byli po prostu wykonawcy bardzo lukratywnych zleceń. Diego wrócił do Meksyku, dlatego że dostał od razu zlecenie na wielkoformatowe malarstwo, tam je wykonywał. Też był takim ilustratorem religii, która miała wyprzeć religię katolicką z Meksyku, takiej religii synkretycznej, opartej na starożytnych wierzeniach Azteków. Do mnie nawet kolega redakcyjny dzwoni, mówi: mama, żona, załatwisz, pójdź kupić nam bilety, bo my chcemy przyjechać na tą wystawę, bo to ciekawe, bo czytaliśmy. W tym momencie, jak ta wystawa w Poznaniu była Fridy Kahlo, no to też był czas czarnych protestów. I oczywiście no, nie mogła się powstrzymać dyrektorka CK Zamek, podwładna Jacka Jaśkowiaka, żeby też tej Fridy i tego osobistego dramatu, tych aborcji, które Frida przeżywała, nie wpleść oczywiście w sytuację czarnych protestów i nie powiedzieć, że gdyby Frida z nami tutaj była, to z pewnością w czarnych protestach wyszła. Czyli ta niewinnie brzmiąca nazwa Kontekst Polski to jest to właśnie, tak? To jest to właśnie. To jest słowo wstępne prezydenta Jacka Jaśkowiaka, nazywanego w Poznaniu tęczowym prezydentem, dlatego że bardzo usilnie promuje ideologie właśnie tęczowe, ideologie środowisk LGBT, no, które również, z tego co możemy zauważyć ostatnio, no, przyjmują znamiona poważnych totalitarnych systemów. No, posługują się podobnymi narzędziami, więc trudno, żeby się o takie analogie nie porywać na takie analogie. Czyli w jakiś sposób historia zatoczyła koło, bo był tutaj Przemysław Aleksandrowicz, który był działaczem NZS-u, dzisiaj jest w PiS-ie. I on mówi, no Jacek Jaśkowiak w latach 80. działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, najbardziej betonowej, prokomunistycznej organizacji. Ten Jaśkowiak po 3 dziesięcioleciach powraca nam w postaci Fridy Kahlo. To wiadomo, że propaganda, żeby była też skuteczna, żeby jakieś treści ze sobą niosła, no musi być ładna. No to widzimy przecież w twórczości, w dorobku kultury, filmu tamtych lat. To są często arcydzieła zupełnie, nie? Tylko że one mają też to drugie dno i tego drugiego dna musimy być świadomi. No nie można o Fridzie mówić jako o jakiejś pozbawionej jakiejś apanarzy buntowniczce, bo tak nie było. To była reżimowa artystka tak naprawdę. Importowana historia rewolucji, importowana historia buntu do Polski. Ty tak naprawdę wywodzisz się z tych artystów zbuntowanych. Twój tata Hieronim Różański i Witek Różański, czyli Wincenty Różański, twój wujek, postać owiana legendą. Była jego sylwetka także w miesięczniku Nowe Państwo i to jest historia niewymyślonego, nieimportowanego tutaj buntu. No, ojciec to przede wszystkim architekt wnętrz, malarz, grafik. Właściwie nie ma pierzei Starego Rynku, żeby jakiejś jego pracy nie było, bo brał udział w odbudowie Starego Rynku w Poznaniu. No ale to był bardzo mądry, prawy człowiek, wspaniały artysta, ale z pewnością taką marną postacią jak Witek Różański nie był. Chociaż Witka Różańskiego uczył czytać, bo był starszym bratem. Miał tata pracownię na ulicy Żydowskiej. Nadal mam tę pracownię na ulicy Żydowskiej. Malutka klitka, ale bardzo urokliwa na tyłach Pałacu Najświętszej Krwi Chrystusa. Tam jest takie sanktuarium. No i ta pracownia jest bardzo fajna, ale no rzeczywiście rodzina Różańskich jest niesamowita. No i Witek jest dlatego niesamowitą też taką mocną postacią, bo to nie jest udawany artysta, to nie jest udawany buntownik, to nie jest udawana awangarda. Tak jak mówiliśmy o Fridzie Kahlo, czy możemy sobie też prześledzić losy na przykład artystów polskich, artystek takiej awangardy lat 70., to widzimy pewien bunt, ale bardzo często jak zaczniemy się wgłębiać potem w jakieś tłoty tego buntu, to widzimy jednak, że te środki finansowe skądś tam płynęły i że to wcale nie byli tacy artyści, którzy wiele powodów do zmartwień mieli, no podobnie jak dzisiaj. Mamy artystów, którzy są teoretycznie niby wykluczeni, niby reżim się tutaj na nich jakoś wyżywa, ale ich finansowa jakaś sytuacja nie zmienia się w ogóle. Przede wszystkim był poetą, który żył tylko z poezji. On żadną pracą się nigdy nie parał. Studiował bodajże chyba lat 20 na Politechnice. No fakt, że tam też weszła choroba, różne rzeczy, ale na przykład no, taka fajna jest anegdota, jak Witek już miał kolejny rok tam zawalić, bo przez WF tym razem, bo nie był na 17 WF-ach, no to on sobie skalkulował, że 17 WF-ów to jest 17 godzin, to sobie narobił na 17 godzin kanapek i poszedł do pani od WF-u i powiedział, że on ma tutaj prowiant i on będzie te 17 godzin ćwiczył. No ale Witek był taką postacią rzeczywiście, jak potrzebował na jedzenie, to stawał z tomikiem pod kościołem, sprzedawał ten tomik poezji i tam już na jakąś kiełbasę miał. Wszyscy go w Poznaniu znali, bo rzeczywiście poezja była no, dla niego najważniejsza. Jak ciotce miał jakieś kwiaty zafundować, to tam za dużo się nie oglądał, pod ten sam kościół szedł i patrzył, które tam kwiatki ksiądz proboszcz sobie uhodował najładniejsze i też już ciotka miała piękny bukiet od razu. No także rzeczywiście to była taka postać... Przyjaciel Edwarda Stachury. Przyjaciel tak, Edwarda Stachury, jak Małgorzata, jego żona, wychodziła za Witka za mąż, to z wielką estymą Witek jej podarował jako wielki prezent ślubny stary skórzany pasek Edwarda Stachury. Ciotka nie za bardzo wiedziała, co ma z tym paskiem zrobić, czy go prawić w jakąś ramę, czy schować do szafy, czy używać. No nie wiadomo było, ale no taki był po prostu Witek. Tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa, teraz jest to raj, tam Hej, potęgowa, hej, Witek i ja. I inni, co pomarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci, kumple i kompani. Ech, spotka tam w raju nas się kupa luda, ech, od tupania zadudnie niebieska tancbuda. Pamiętam, że pani na języku polskim, jak byłam w podstawówce, usilnie właśnie próbowała zaprosić przeze mnie wujka Witka. Ja nie wiedziałam, jak się zupełnie z tego wykręcić, no bo Witek no, pięknie operował słowem, ale najczęściej operował słowem na K. I faktycznie, jak ja sobie wyobraziłam, że on do tej mojej nobliwej nauczycielki od języka polskiego, pozdrawiam zresztą serdecznie panią Adamską, miał przyjść i tam tym dzieciom w tej podstawówce co drugie słowo na K serwować, no to byłam znana. Potem coś wymyśliłam, że mu nie pasuje. No ale też miał taki zwyczaj, że w ogóle zwiewał z domu, nikomu nie mówił w ogóle gdzie. Często lądował u Himmlischbacha. I tam wracał po jakichś 2-3 tygodniach, w ogóle wielce zdziwiony, że ktokolwiek go szuka i coś od niego może chcieć. On mieszkał z matką, miał wielką estymę i wielki taki miał szacunek do matki, ale no, pozwalał sobie naprawdę grubo i że ta kobieta w jakimś spokoju dożyła późnych lat, to rzeczywiście Pan Bóg chyba czuwał, bo Witek był no, synem okropnym. Chciałoby się powiedzieć, że ludzie, macie oglądać tą Fridę Kahlo, a koło was w Mosinie, koło pętli autobusowej na Górczynie żył człowiek, który był legendą prawdziwą, niezmyśloną dla potrzeb totalitarnych systemów, tak? No zgadza się. No Witek zresztą prowadził taki dosyć otwarty dom, to znaczy to polegało na tym, że po prostu nigdy nikomu nie potrafił odmówić, zawsze te drzwi były otwarte i do niego przychodzili no siłą rzeczy przeróżni ludzie, ale no Witek zawsze ich jakoś przyjmował z otwartymi ramionami i no, nikim nie gardził. Nie? No, był taką osobą, która rzeczywiście też się w ogóle jak gdyby nie zastanawiała nad tym, z czego będzie żyć i on faktycznie zawsze z tych wierszy jakoś żył, on mnóstwo nagród dostawał co jakiś czas. No więc tak funkcjonowało. No takich ludzi już teraz za bardzo nie ma, bo każdy jednak troszczy się o jakieś takie bardziej materialne wymiary swojego życia. Bardzo późno się ożenił za tą fantastyczną osobą, z Małgorzatą Kasztelan-Różańską, z którą się znali zresztą z dzieciństwa. No i po latach jakoś te ich losy się złączyły. Witek był przerażony w ogóle. Przed ślubem go pytali, no Wituś, jak ty się czujesz przed tym ślubem? No to Witek do wszystkich podchodził, mówi, że czuje się jakby był w kąpieli z wrzącą wodą i już nie mógł się z niej wydostać. Nie? To taki był romantyczny. On miał 60 wtedy, tak? On miał wtedy 60, bardzo, bardzo, bardzo późno się ożenił, ale był bardzo szczęśliwy. Barwnie było i sama Małgorzata też jest barwną osobą taką ciekawą, że trafił na swego. Występowała z Zenonem Laskowikiem, tak? Tak, występowała latami, bo to w ogóle muzyk zawodowy, flecistka, flet poprzeczny i też mnóstwo z tego zawsze opowiadała jakiś anegdot. Między innymi bodajże w Opolu, jak tam były przesłuchania tych piosenkarek, tych kandydatek i nagle zgłasza się jakaś jedna z panienek i mówi, że teraz jest jej kolej już, żeby wystąpić, bo ona już była z tego powodu już była przez pana reżysera obrabiana, żeby teraz mogła wystąpić. Co to znaczyło obrabiana? No to też dokładnie zgłosiła się panna i powiedziała, no ja już z panem reżyserem się pię i teraz powinnam wystąpić ja, bo on mi powiedział, że teraz ja jak już z nim to się pię. No. To była naturalna kolej pewnej selekcji. Wszyscy oczywiście pochwaliwali, aha, czyli już pan reżyser tak powiedział, no to proszę oczywiście bardzo, skoro już pan reżyser panią wypie, to no to teraz można wystąpić już. No. To taki światek artystyczny Opola i tam tych festiwalowych kuluarów lat tam właśnie jakichś 70. Sądząc czasami po niektórych wokalnych wystąpieniach, to można przyjąć, że taki system selekcji miał miejsce i ma miejsce do dzisiaj zresztą, ale to chyba taka tajemnica Poliszynera jest. Monika! Nie podobasz mi się w tej bluzeczce w kwiatki. Brzydkie są guziczki i rękawki. Staroświecki krój i wszerz i wzdłuż. Ściągaj, nie denerwuj mnie już. No. A spódniczka też, ni w 5, ni w 9. Tyle tych frędzelków, po co nie wiem. Z boku zamiast zamka, grafka czy drut. Ściągaj jednego. nigdzie dałem. Artystyczna rodzina i mała Krysia w tej artystycznej rodzinie funkcjonująca. A jakie było Twoje dzieciństwo? No, dzieciństwo było oczywiście fantastyczne. Mama po historii sztuki, tata artysta. Mieszkamy cały czas, zresztą mieszkamy na Ratajach, w naszym uroczym mieszkanku. Mój tata był rocznik 29, więc to tacy artyści jeszcze z zasadami, nie zepsuci przez tą awangardę, jakby się chciało powiedzieć. Znaczy z wielkim szacunkiem i jestymą, miłością do sztuki, ale takiej sztuki, która, no, która coś, jakieś wartości ze sobą niesie. Tam nie było miejsca na wygłupy. Ojciec odbijał grafiki na jakimś sprowadzonym za ciężkie pieniądze papierze, jakimś japońskim. No ale ja się tam dorwałam do tych papierów, zrobiłam jako tam 2- czy 3-letnie dziecko już sama porządek, już z tymi odbitymi grafikami, była z tego jakaś afera, to moja mama wspomina, ale no, generalnie od najmłodszych lat wszędzie mi rodzice ze sobą zabierali, no może dlatego, że jestem jedynaczką i też nie mieli mnie z kim zostawić. Jeździłam z ojcem na plenery wszystkie malarskie, już potem jako starsza trochę dziewczynka. Też tata tam nie musiał bronić, bo jako taka 13-14-latka to wśród tych artystów, to też byłam dosyć łakomym kąskiem, oni tam często, znaczy łakomym kąskiem strasznie chcieli mnie wszyscy tam malować i rysować i sobie mnie usiłowali pożyczać z pokoju do pokoju, żebym wieczorem siedziała gdzieś tam w pokoju i bez ruchu i malowała i to wszystko zawsze pamiętam wkraczał tata, mówił idźcie sobie szukać gdzieś po wsi, tam modelki, gdzie indziej, a to jest moja córka, córkę mi zostawcie w spokoju. To środowisko z pokolenia mojego ojca i starsze, tych artystów, którzy rzeczywiście rozumieją przez sztukę wielki wysiłek, poświęcenie, ale nie poświęcenie, żeby się tam dochrapać jakichś stanowisk czy jakichś, nie wiem, nagłówków w gazetach, no ale taka codzienne poświęcenie się dla sztuki rozumianej jako warsztat, jako dochodzenie do jakichś praw, do jakichś umiejętności, no to jest taka rzecz, której teraz mi coraz bardziej brakuje. Potem jak już studiowałam na ASP, to już nie mogłam uwierzyć, że to tak wszystko wygląda, bo miałam zupełnie inne wyobrażenie tego środowiska. Nie? Trochę tata mnie czegoś innego nauczył, a na ASP już było zupełnie inaczej. No więc to jest dylemat wielu dzisiaj także artystów, którzy mówią zaraz, czy ja mam syna czy córkę wysyłać na tą uczelnię, ponieważ uczelnia będzie miejscem, gdzie będą usiłowali odwojować dzieci od tego, co się nauczyły w domu, tak? Znaczy to jest prawda. Ja nigdy nie myślałam, że ja będę swoim znajomym jak gdyby odwodzić ich od tej myśli, żeby dawali dzieci na uczelnie artystyczne, ale teraz to po prostu robię. Dlatego, że znam te uczelnie, znam tych ludzi, którzy tam pracują. Ja bym swojego dziecka tam nie posłała, powiem szczerze. No cóż mogę powiedzieć, teraz bodajże dziekanem Wydziału Kuratorskiego w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym jest pani profesor Izabela Kowalczyk. No to możemy tylko sobie przywołać jej wystawę, którą miała w 2017 roku w Galerii Miejskiej Arsenał, Matki Polki Rebeliantki. No i tam na przykład na tej wystawie, jednym z elementów tej wystawy był stoliczek, na którym były porozkładane ulotki reklamujące turystykę aborcyjną, żeby te osoby, te dziewczyny, które tam na tę wystawę chciały przyjść, żeby sobie na przykład taką ulotkę tłumaczącą, dającą numer telefonu, gdzie tutaj się zwrócić, żeby aborcję jakąś, i tu powiem aborcję późną, dlatego że bardzo często ta turystyka aborcyjna oferuje usługi późnej aborcji, takiej, której się w żaden sposób farmakologicznie na przykład nie załatwia, tylko to już jest chirurgiczna aborcja. Muszę przyjechać się, muszę wrzucić coś do gara, muszę postać się na czarach. Szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze już szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze już szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze już szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze i szponę, a jeszcze powiat gotować, dzieci wychować. Warsztaty z aborcji, tak to nazwałaś, za to właśnie grożono Ci procesem. To jest coś tak horrendalnego, że się nie mieści w głowie chwilami. Przedstawianie tego jako sztuki. Już Arsenał, kiedy Ty w nim nie byłaś, wrócimy do tych czasów Arsenału, ekipy Twojej i Piotra Bernatowicza. Natomiast opowiedz, z czym mieliśmy do czynienia, bo to jest coś, co się nie mieści w głowie. Izabela Kowalczyk miała jedną z pierwszych wystaw, kiedy dyrektorstwa objął Marek Wasilewski, profesor Marek Wasilewski, notabene znany najbardziej z tego, że ze swojej pracy wideo, kiedy nagiego mężczyznę sfilmował, jak wchodzi do katedry płockiej. To jest najbardziej znana praca Marka Wasilewskiego. No także już mieliśmy jak gdyby okazję, już mieliśmy pewne takie symptomy, co się będzie w Arsenale działo. Pierwsza wystawa Izabeli Kowalczyk, tam mówię te ulotki promujące turystykę aborcyjną i potem w 2018 roku cały cykl takich warsztatów skupionych wokół rewolucji 68 roku. I wśród nich warsztaty my nazwaliśmy, bo ja też koleżanka Jadwiga Grzybak, żeśmy bardzo mocno tę sprawę zbadały, nazwałyśmy je warsztatami z aborcji, dlatego że tam zaproszono taki hiszpański kolektyw Gynepunk. To są ginekologiczni aktywiści, który ma taką swoją komunę w tej Hiszpanii, która ta komuna zrzesza takich ludzi no, wykluczonych, w takim sensie, że niechcących gdzieś funkcjonować normalnie, czy gdzieś tam pracować, czy w rodzinach. Tam w tej komunie w Hiszpanii też produkują na przykład narzędzia aborcyjne, to są różnego rodzaju sące urządzenia, bo to są technologie, to są rzeczy, które można po prostu wydrukować na drukarkach 3D obecnie, bo to wystarczy tylko mieć projekt, tak, i to można zrobić, taka jest teraz technologia. I ten kolektyw Gynepunk został zaproszony do Poznania właśnie i cóż, no pokazywał, jak się dokonuje aborcji, pokazywał narzędzia stare aborcyjne, pokazywał te wydrukowane przez siebie na tych drukarkach 3D próżnociągi do dokonywania aborcji. Tłumaczyli się tak, potem dyrektor, zwłaszcza Marek Wasilewski, tak się tłumaczył i powoływał na spuściznę, na dorobek akcjonistów wiedeńskich. Wystarczy tylko sobie prześledzić, ja proponuję Państwu naprawdę sobie włączyć Google'a, odpalić w wyszukiwarce akcjoniści wiedeńscy i nawet nic nie czytać, tylko sobie zrobić grafikę. To proszę Państwa, to jest jeden wielki pokaz krwi, mięsa. To byli aktywiści, którzy na swoich performansach fekowali, masturbowali się, wycierali się tym wszystkim. Jedne z ostatnich ich akcji to było biczowanie małego chłopca, wypijanie moczu przy hymnie Austrii i na taki dorobek na akcjonistów wiedeńskich powoływał się Marek Wasilewski, tłumacząc właśnie to zaproszenie tego kolektywu Gynepunk. Mamy obrazki takie jak zakrwawiony hak ze sznurem, który ma nam pokazać też, jak to kiedyś się dokonywało aborcji. Bardzo takie też handlowe, powiedziałabym, wątki się pojawiły w kontekście tych warsztatów z aborcji, dlatego że zastępczyni dyrektora, zastępczyni Marka Wasilewskiego, Zosia Nierodzińska, ona jest zaangażowana, sama to napisała bodajże w swojej pracy magisterskiej czy doktorskiej, notabene pracy doktorskiej na Uniwersytecie Artystycznym, to też Państwo mogą mieć wyobrażenie, kim są doktoranci, tak? Kim są doktorzy, pracownicy naukowi takich uniwersytetów. Napisała o byciu aktywistką jednej z takich grup, grupa Ciocia Basia. To jest taka grupa, która organizuje aborcję, udostępnia ją, aborcję farmakologiczną, pośredniczy w turystyce aborcyjnej. Tak jak mówiłam, w turystyce takiej aborcyjnej dotyczącej ciąż bardzo późnych. Można by się mi się wydaje pokusić o takie sformułowanie, że to jest w pewnym sensie takie łapanie trochę klientów. Były też spotkania, które miały nam tę bardziej ludzką aborcję pokazać i te bardziej ludzkie, humanitarne drogi do aborcji, no to są oczywiście zagraniczne kliniki. Zbierając to, co powiedziałaś na początku i to, co powiedziałaś teraz, to możemy powiedzieć, że metoda polega na tym, że pod płaszczykiem sztuki robi się rzeczy, które normalnie byłyby albo prawnie, albo dla zwykłego człowieka niedopuszczalne. Z jednej strony jest niedopuszczalne propagowanie w Polsce ustrojów totalitarnych, komunizmu, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co dla przeciętnego człowieka jest kompletnie niedopuszczalne, kompletnie czymś okrutnym, a pod płaszczykiem sztuki zostaje awansowane do jakiejś awangardy. Mnie ta, zresztą każdego, kto kontestował w PRL-u czy początkach III RP użycie nazwy punk w tym razie, tak jak to się wychowywał na niezależnych polskich kapelach punkowych, których liderzy potem poszli, nie wiem, na prawo, na lewo, tak, punk niósł za sobą w Polsce wolność, a to importowane stamtąd i za wielkie pieniądze instalowane w Polsce ma zupełnie inny wydźwięk, tak? No to ma zupełnie inny wydźwięk i to rzeczywiście jest importowane gdzieś spoza Polski. Ja tylko przypomnę, że na przykład była zorganizowana wystawa wielkoformatowych fotografii nagiego modela, który przyjmował różne pozy na fotelu. I na tę wystawę Galeria Miejska Arsenał zorganizowała specjalne oprowadzanie dla dzieci z rodzicami. No więc jak tutaj można się dziwić na przykład psycholodyk Bognie Białeckiej, która mówi o tym wprost, że to jest grooming, czyli to jest tak zwane oswajanie z młodych ludzi z późniejszymi jakimiś, może nawet jakimiś ruchami ze strony pedofilii. Feministka zamiast dzieci plastik firmy Mattel rodzi, ciśnie Barbie, bo Transformers jej nie wchodzi. Czy w tej starej suce chociaż Ken się mieści? Tyle głębi w sztuce, ile wpykasz do niej treści. Pokazują Żmijewskiego, filmy kręci on lewackie. Nagrał raz wycieczkę downów w zoo, miał jeszcze gorsze akcje. Dobry temat to kaleka, Żyd bez nogi, co gra w berka. Słowem wszystko, co kulawę Żmijewski przemienia w sławę. A my powiedzmy o Arsenale tej galerii, kiedy Ty tam byłaś razem z Piotrem Bernatowiczem. Opisy Arsenału dzisiaj wracają, bo Piotr Bernatowicz został szefem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dotychczas był szefem Radia Poznań. Co Wy zrobiliście w Arsenale? Bo Wy w tym zalewie czegoś, co się nazywa sztuką, a dla normalnych odbiorców sztuki jest czymś absurdalnym i dlatego ludzie sztuką się nie interesują, bo nie ma tam nic dla nich, nie dlatego, że są głupi i prymitywni. Co Wy zrobiliście naprawdę w Galerii Arsenał, usiłując kontestować te importowane przeróżne wynalazki w Poznaniu, no więc można powiedzieć w tym oku cyklonu. Chcieliśmy pokazywać taką sztukę, jaką sztuka jest w takim jej najpierwotniejszym, najwłaściwszym znaczeniu, czyli taka, która jest oparta właśnie na warsztacie, która niesie ze sobą wartości. To nigdy nie jest sztuka niska, ta pokazywana przez nas, to taka sztuka nie była. Nie chciałabym też, żebyśmy takie odnieśli wrażenie, żeby wylać zupełnie dziecko z kąpielą. Sztuka współczesna jest fantastyczna, to nie jest tak, że jak część konserwatystów, bo to mam do nich wielki żal, uważa, że sztuka to tylko do impresjonistów, a potem to już takie rzeczy się dzieją, że w ogóle nie ma sensu w ogóle o tym rozmawiać. Sztuka współczesna jest fantastyczna i my taką sztukę współczesną w Arsenale pokazywaliśmy. No, wystawa Jerzego Kaliny, artysty, który rzeczywiście całe swoje życie artystyczne szedł pod prąd, nie był zawłaszczony przez taką lewacką, awangardową sztukę, nie dlatego, że on takich rzeczy awangardowych, rzeczywiście przełamujących nie robił, tylko dlatego, że on miał taki mocny korzeń właśnie taki chrześcijański, był przywiązany do jakichś takich konserwatywnych, wydaje mi się, wartości. Zrobiliśmy mu pierwszą właściwie taką wystawę po długim, długim czasie nieobecności. Uwielbiam, kłaniam się nisko mistrzowi. Jerzy Kalina jest fantastycznym człowiekiem, ale cóż, trudnym. Proszę teraz tego nie słuchać, mistrzu. Mieliśmy takie zmiany trochę w Arsenale, bo po prostu ileś godzin z mistrzem Jerzym Kaliną, no nie da się wytrzymać, powiem tak. Ten geniusz, tak, ta postać jest tak wielka, że przytłacza każdego małego robaczka. Wymienialiśmy się, jak już koleżanka łzy ocierała, bo była tak wykończona Jerzym Kaliną po prostu, to ja go przejmowałam i razem dalej. I wybieraliśmy jakieś blachy i szukaliśmy szafy, bo jeśli Państwu się wydaje, że robienie wystawy to jest taka tylko, nie wiem, rzecz na papierku, a potem się samo wszystko dzieje, to tak nie jest, nie? Jerzy Kalina jest bardzo wymagający. Jeśli robiliśmy pracę tam, pokazywaliśmy tam pracę, które on wcześniej pokazywał, to musiało być wszystko tak jak w tamtych latach, kilkadziesiąt lat wcześniej. Więc było szukanie blach, potem było gdzieś... Ale blachy musiały być odpowiednio zardzewiałe, tak? Czy blachy musiały być zardzewiałe, więc gdzieś tam wywoziliśmy je poza miasto, gdzie one na ogródku leżały, modliliśmy się o deszcz, żeby ten deszcz spadł, bo Kalina mówił, że te blachy wcześniej to były właśnie takie, które deszcz potraktował, deszcz nie chciał padać, no one tam leżały na trawie, potem je polewaliśmy czymś, jeździliśmy na inspekcję, czy te blachy są już dostatecznie dobre. Sam Kalina musiał każdą rzecz zobaczyć, i stwierdzić, czy to jest wszystko tak jak powinno być. No mnóstwo było przy tym zabawy. Potem co? Była świetna wystawa Ryszarda Kaj, to też taki artysta monumentalny w takim sensie, że ogromne ewry pozostawił, mnóstwo rysunków, obrazów też. Przede wszystkim to był autor wielu scenografii w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Do teraz jak był wernisaż tego artysty, to jeśli Państwo sobie wyobrażają wernisaże jako tylko paru smutnych kolesi ubranych na czarno z jakimiś, nie wiem, inteligenckimi minami, popija gdzieś wino, to nic podobnego. Na Ryszarda Kaja po prostu przyszły tłumy. No, każdy w Poznaniu jakoś o Ryszarda Kaja, jeszcze o jego ojca się otarł. Ryszard Kaja był świetny, wszyscy wiedzieli, zresztą to też tajemnica Poliszynela. Ryszard Kaja był homoseksualistą, niestety nie żyje już Ryszard Kaja. Przyjechał do nas ze swoim przyjacielem Leszkiem, a Leszek sympatyzował bardzo otwarcie z Prawem i Sprawiedliwością, a że Ryszard Kaja już doskonale wiedział, że w środowisku artystycznym no nie wypada w ogóle coś takiego powiedzieć, że PiS, to jak tylko były jakieś tematy polityczne, to musiał Leszka, który rzeczywiście był bardzo aktywny taki, jeśli chodzi i o swoje poglądy i chęć dzielenia się tymi poglądami z innymi, musiał tego Leszka uspokajać. Leszek, przestań, bo to zaraz zaczniesz za tym PiS-em znowuż agitować. Po nocach żeśmy w Arsenale siedzieli, tam było mnóstwo kostiumów Ryszarda Kaji oryginalnych, więc oczywiście już z tego zmęczenia kończyło się na tym, że Ryszard Kaja wszystkich przebierał w peruki. Bernatowicz, który był do samego końca, po prostu szanowny pan dyrektor, już był poprzebierany w jakieś stroje, jakichś cesarzy z perukami na głowie. Z tego mamy mnóstwo jakichś zdjęć. Był też Aleś Puszkin, tematyka białoruska, walki z reżimem Łukaszenki. Jak to było? No Aleś Puszkin to jest w ogóle postać niesamowicie barwna. Artysta, który bardzo walczy o to, żeby Białoruś, no taki patriota białoruski, ale tam się mnóstwo u Alesia Puszkina też wątków miesza. Fakt, że kurator wystawy Marcel Skierski z Piotrem Bernatowiczem musieli do Alesia pojechać, z tej wyprawy też było mnóstwo anegdot. Tam z Alesiem, on w ogóle gromadzi wokół siebie taką społeczność, też takich ludzi jak on, czyli takich patriotów białoruskich. Oni mają tam zupełnie inny klimat bycia ze sobą. On jest takim małym centrum kulturalnym Aleś Puszkin, mieszka na takiej swojej małej wsi, tam tworzy fantastyczne happeningi. Co roku staje ze swoim obrazem wolności, co roku go ta policja białoruska tam zwija z tamtego placu. No i myśmy Alesia z tymi wszystkimi jego artefaktami, obrazami do Polski zaprosili. Oni tutaj przyjechali takim wielkim samochodem. Jego przyjaciel ten samochód prowadził. Nie wiem, czy istnieje takie określenie jak styl jazdy białoruskiej, ale jak tutaj po prostu przyjaciel Lesia Puszkina urzędował po tych uliczkach naszych tym białoruskim samochodem, to naprawdę strach się bać. Mieliśmy tłumaczkę, potem Białorusinkę, która tutaj mieszka w Polsce, dziewczyna, ona zaprosiła potem na wernisaż swoje koleżanki, także z tego się wielka impreza po prostu polsko-białoruska wywiązała. W Meskalinie się bawiliśmy do białego rana. Ale rzeczywiście to są tacy artyści, których trzeba wspierać, bo którzy na tym swoim takim małym wycinku tego miejsca, gdzie są, walczą o wolność, taką autentyczną wolność. W Waszym nowym czasopiśmie Łuka, magazyn Łuka, drugi numer właśnie jest wydawany, pojawił się Twój tekst na temat wystawy dotyczącej Andrzeja Wajdy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tekst kontrowersyjny na pewno dla twórców tej wystawy. Co Ty w nim napisałaś i dlaczego ten magazyn Łuka w opozycji do różnych pism kulturalnych zaczął działać? No cóż, Łuka jest takim naszym wyrazem sprzeciwu wobec tego, co się na rynku jakimś wydawniczym dzieje. Jest taki, nie wiem, chyba mogę powiedzieć, że jest punkowy w takim sensie, że nie mamy żadnej dotacji. Na razie wydajemy go za własne pieniądze, bo chcemy pisać po prostu o sztuce, tak jak się do tej pory w sztuce w ogóle nie pisało. Czyli mówiąc w skrócie, chcemy móc pisać prawdę. Ten tekst mój o Andrzeju Wajdzie, no to jest tekstem, który tak dojrzewał we mnie od jakiegoś czasu. Strasznie nie mogę się pogodzić z tym, że są takie osoby właśnie, są takie postaci, które są uznawane za zupełnie nietykalne w Polsce i przez jakiś nasz kompleks, czy przez te nagrody, które te postacie w swoim życiu osiągnęły międzynarodowe, no w ogóle nikt nie waży się ich tknąć. Takie jest też kino Andrzeja Wajdy. Moim zdaniem takim filmem, który najbardziej utrwalił nieprawdę, to jest film Popiół i Diament. Ja głównie na tym filmie się skupiam. Ja oczywiście opisuję tam troszeczkę tą wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie, taki wielki, monumentalny pomnik ku czci Wajdy, no ale tam jednak tak sfokusowałam się na Popiele i Diamencie, bo to jest rzeczywiście historia niebywała. To jest tak naprawdę propagandowy film skonstruowany w ten sposób, według wytycznych jak gdyby zdobyczy propagandy radzieckiej z lat 50. Już po 20. zjeździe w Związku Radzieckim oni ustalili, że ta propaganda nie może być taka łopatologiczna, tylko trzeba właśnie trochę subtelniej to wszystko przeprowadzać. Musi być romantyczny, subtelny, liryczny bohater, wojna musi być okazana w inny sposób, bardziej tak pacyfistycznie i na bazie losów tego bohatera, takiego lirycznego, możemy pewne rzeczy, pewne wątki pokazywać. Taka jest główna postać Maćka Chełmickiego w Popiele i Diamencie. Całkowicie zakłamana sytuacja żołnierzy niezłomnych, żołnierzy podziemia niepodległościowego, która jest w Popiele i Diamencie od lat forowana. Ona jest bardzo mocno utrwalona w naszej świadomości. Ja przypominam w tym tekście o Wajdzie, jaka była sytuacja tych żołnierzy. Po II wojnie światowej właściwie takie same obozy koncentracyjne, jakie były utworzone przez hitlerowskich Niemców, takie same stworzyli NKWD-ziści razem z polskimi komunistami. Przecież pamiętamy to, co powiedział Pilecki, że obóz koncentracyjny Oświęcim to była igraszka w porównaniu do tego, co on przeżył w katowniach takich ubeckich. Nie? Najbardziej uderzające w tym Twoim tekście jest to porównanie śmierci Maćka Chełmickiego do tego, jak przedstawiano śmierć żołnierzy wyklętych. Tak. Powiedz o tym na koniec, bo to jest, zdaje się, że pewne nowe spojrzenie na to z Twojej strony. No więc tak jak mamy postać Maćka Chełmickiego, który jest takim żołnierzem, jest taką młodą osobą, teoretycznie niby rozdartą między wyborem, między życiem a dalszą działalnością niepodległościową, no to jest taki, wiadomo, jeszcze grany przez Cybulskiego, fajny facet, też nie ma co się dziwić, że się barmanka Krystyna w nim zakochuje. On jest cały czas jakiś taki porywający, pociągający, mimo tego, że są na nim pewne rysy. Jego śmierć ukazana w filmie Andrzeja Wajdy na tym śmietniku, to już jest śmierć odarta całkowicie z godności i on już nawet nie umiera w taki sposób, który mógłby serce młodej dziewczyny za sobą pociągnąć, bo on umiera w taki sposób kuriozalny. Wierzga nogami na tym śmietniku, ta scena u Wajdy jest przedłużona, on tam kwili, wygina się w jakichś dziwnych pozach. No jeśli wyobrażamy sobie jakiegoś faceta, żołnierza, który umiera nawet śmiertelnie, jakoś boleśnie postrzelonego, poranionego, to nie w taki sposób. Ta postać już jest w taki sposób zhańbiona, że nawet nie mamy wobec niej jakichś takich uczuć wzniosłych. Ona już nawet nie jest dla nas, nie może być bohaterska, bo to jest tak naprawdę jakaś niedojda, która na tym śmietniku umiera, która w taki kwilący się sposób jest dla nas bardziej żałosna niż w jakikolwiek sposób bohaterska. I ty pokazujesz, że to się wpisuje w obraz zalecany w sowieckiej propagandzie i w kulturze kształtowanej przez reżim. Tak, dlatego, że kiedy łapano, kiedy wyłapywano, kiedy walczono z żołnierzami podziemia niepodległościowego, to też takie zastanawiające, że oni bardzo często tam na wyposażeniu te oddziały Wojska Ludowego, komuniści mieli na przykład na wyposażeniu fotografa. I dla nich bardzo ważne było to, żeby tych żołnierzy wyklętych uwieczniać. To, co się zachowało w pamięci, to jak łatwo było utrwalić w świadomości społeczeństwa, że to była bandyterka, że to byli zwykli bandyci, to właśnie bazowało na tych zdjęciach, które wtedy Wojsko Ludowe wykonywało, bo to byli, co widzimy na tych zdjęciach? Na tych zdjęciach widzimy nieklujnych ludzi, często ze spuszczonymi spodniami do kolan, tak? Bez butów, w jakiejś rozchełstanej koszuli brudnej, opartych gdzieś o drzwi stodoły, wygiętych. No mówię, brudnych, no, takich rzeczywiście jakbyśmy sobie wyobrażali jakiegoś człowieka, który w jakimś lesie spędził po prostu, nie wiem, ileś tam miesięcy, jadł jakieś jagody, nigdzie się nie mył, bez butów chodził. Nieprawda. Dyscyplina żołnierzy niezłomnych, którzy byli w lasach, żołnierzy wyklętych, jak o nich teraz mówimy, ich dyscyplina też bazowała na tym, że oni byli doskonale umundurowani. Jest we wspomnieniach, bardzo często się przytacza to, że oni mieli lepsze umundurowanie niż ci żołnierze Wojska Ludowego, którzy ich ścigali. Ta dyscyplina musiała być bardzo mocno przestrzegana, dlatego to byli naprawdę żołnierze w pełnym umundurowaniu, wyglądających godnie, w tych warunkach, proszę, można sobie wyobrazić, leśnych, golący się codziennie, tak? I ci żołnierze byli specjalnie w taki sposób przedstawiani, jeśli już ich się dopadło, jeśli już ich się zabiło, zamordowało, to byli w ten sposób specjalnie przedstawiani na tych fotografiach, żeby właśnie ich upodlić, żeby ta narracja, że to była zwykła bandyterka, zwykli, obrzydliwi, jeszcze może najlepiej pijani, tak, ludzie, którzy grasowali po tych lasach, żeby to utrwalić. Te zdjęcia, te fotografie temu służyły. I podobnie jest z tą postacią Maćka Chomińskiego, takiego w tej przedłużonej scenie, takiego chwilącego jak dożynany jakiś prosiak na tym śmietnisku. Dla mnie te śmieci nie są obrzydliwe, bo to jest czarno-biały film, wszyscy znamy Popiół i Diament. Nie te czarno-białe śmieci są obrzydliwe, tylko ten jakiś taki niegodny sposób umierający niby żołnierz. Aż człowiek się czuje zawstydzony, że na początku jakiś tam poryw serca wobec tego faceta miał, bo na końcu widzimy, że to jest po prostu no, słaby facet. Nie? Kiedy wasza ekipa, ty i Piotr Bernatowicz, odchodziliście z Galerii Arsenał, zostawiliście na szybach plakaty o żołnierzach wyklętych i one bardzo szybko zniknęły. Jak to było? Opowiedz na koniec. No jeśli nawet przez chwilę mieliśmy jakieś nadzieję, że może jakiś arsenał będzie szedł dalej w tym, uważamy, dobrym kierunku, jaki sobie tam tyczyliśmy, to rzeczywiście to już potem wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia, bo dzień przed 1 marca, nocą, ja, Piotr Bernatowicz, Marcel Skierski, redaktor naczelny magazynu Łuka, artysta Jacek Adama z jego żona, mieliśmy plakaty od Wojtka Korkucia, plakaty upamiętniające żołnierzy wyklętych, 1 marca. No tymi plakatami wzięliśmy drabiny, z zewnątrz arsenał cały obkleiliśmy. Tam była też taka fajna sytuacja, znaczy fajna, nie fajna, pokazująca jak młodzi ludzie mają też sformatowane już mózgi. Przechodził młody chłopak. I po prostu podbiegł nagle szybko do arsenału, podskoczył i udało mu się tam parę plakatów zerwać i zaczął uciekać. Kaśka Adamas, żona Jacka Adamasa, mówi: goń! Jacek Adamas za nim pobiegł, no nie żeby mu coś tam zrobić, ale żeby się dowiedzieć, no człowieku, o co ci chodzi, żeby pogadać, nie? Złapał go tak od tyłu i się go pytał, no o co ci chodzi, dlaczego to w ogóle zrobiłeś, wiesz kim są ci żołnierze wyklęci w ogóle? On mówi, że właściwie nie wie, dlaczego to zrobił, tylko że jak już widzi, że żołnierze wyklęci, to wie, że to jest faszyzm i że on już musi to zrywać. Plakaty były powieszone, chociaż tyle wiedzieliśmy, że po sobie zostawimy. 1 marca miał wyjść Marek Wasilewski. Pierwszą decyzją Marka Wasilewskiego, która nam powiedziała właściwie wszystko o tym człowieku, była jego decyzja zdjęcia tych plakatów. Ono 8 rano tych plakatów już nie było na arsenale. Jak ja też w tym tekście o Andrzeju Wajdy mówię, że stosunek do Popiołu i Diamentu jest takim papierkiem lakmusowym III RP, tak? Bo teraz niektórzy mówią o Popiele i Diamencie tak jak się mówiło w latach 50. za ostrej propagandy, to jest ta sama narracja. Tak teraz moim zdaniem stosunek do wyklętych też może być takim papierkiem lakmusowym. Jeszcze cały czas może być takim papierkiem lakmusowym. Krystyna Różańska-Gorgolewska była dzisiaj. Pięknie. W wywiadzie z chuliganem historia ofensywy niepodległościowej tradycji w dziedzinie sztuki współczesnej na terenie podbitym przez zupełnie kogo innego. To jest właśnie ciekawe, bo to teren, na którym jeszcze ta niepodległościowa tradycja przegrywa, a idzie do przodu, czego przykładem zmiany w Centrum Sztuki Współczesnej. To jest przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.